Tada! Wiecie, że tada w Szkocji to pożegnanie? Naprawdę, tak się w Szkocji żegnają. A usłyszałem to w takim jednym wiejskim sklepiku i w głowę zachodziłem, co ta pani do mnie powiedziała. Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Nadchodzi słoneczko, ale pryskają równo, więc może telefonik wytrzyma. W ten wspaniały dzień chciałbym rozwinąć temat, który przy ostatnim odcinku mi się jakby sklarował, nawinął i uważam, że jest bardzo ważne, by to wszystko powiedzieć. Może nie po raz kolejny, może tym razem po raz pierwszy. Słuchajcie, odwieczna walka religii z nauką. Tak. Teraz, czy ta walka tak naprawdę istnieje? Czy to się nie uzupełnia i czy to nie idzie w parze? I czy to nie powinno wręcz iść w parze i czy jedno drugiego nie powinno usprawiedliwiać, wyjaśniać i naprowadzać nas na ten. Ale że powiedzieliśmy, że idzie to w trójcy, trzeba coś do tego dodać. A więc religia, nauka i filozofia. Czy w tej trójce możemy osiągnąć wzrost duchowy, osobisty? A nawet skok ewolucyjny? Ewolucja postępuje skokowo, nie czasowo. I jak głoszą teorie, chociaż te teorie w tych dzisiejszych czasach, to już o te teorie coraz ciężej, bo to się tak wszystko zrealizowało i tak się wszystko sypie przed tym naszym resecikiem, że o teorie dzisiaj trudno. Ale, moi kochani, rozważymy sobie dzisiaj i tak jak na jednym odcinku gadam sobie na luźno do was, tak na innym będę starał się opierać zawsze na jakimś materiale, bo nie można za dużo mówić od siebie, bo hejterzy czuwają, czekają, a kiedy mówię od siebie, to bardzo łatwo dużo szpilek mi wbić i wtedy trzeba olewać lub się z tego tłumaczyć, rozwijać, pisać komentarze i tak dalej, a czasu na to nie mam, niestety, albo stety, życie życiem. Dobra, nie będę tego rozwijał dalej. Słuchajcie, dlaczego nauka powinna iść ramię w ramię z duchowością? To będzie temat przewodni dzisiejszego odcinka. Jeszcze moje plecy nie doszły do skutku, także trochę się kręcę i trochę się ten, ale wyleciał mi ostatnio dysk, czy coś tam mnie złapało, nie wiem, korzonki, czy jakieś tam inne schorzenia i 5 dni nie mogłem chodzić. Wyobraźcie sobie, 5 dni leżałem sparaliżowany w łóżku w takim bólu, że to po prostu... No ale dobrze, pokory się troszeczkę nabrało do zdrowia, do pracy nad sobą i trzeba nieustannie działać, nie można odpuszczać. Jeszcze raz, dlaczego nauka powinna iść ramię w ramię z duchowością? Ponieważ świat naukowy kieruje się wyłącznie faktami. Wynika z tego, że każdy uczony, który kategorycznie zaprzecza możliwości licznych naturze, musi koniecznie być w stanie udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że każde twierdzenie biblijne i klasycznej starożytności, zarówno w średniowieczu, jak i w czasach nowożytnych, jest w 100% zmyślone. Nawiasem mówiąc, nie ma żywego człowieka, który byłby rzeczywiście kompetentny do obalenia istnienia Boga, a jednak bardziej materialistyczni w dziedzinie nauki odchodzą tak daleko od deski do deski swojego rzemiosła, że żałują ubóstwu skromnej korzyści w postaci wątpliwości. Obecność najwyższej inteligencji kierującej stworzeniem może nie być możliwa do wykazania fizycznym postrzeganiem, zmysłowym lub umysłowym, mocno ugruntowanemu w mechanistycznej teorii. Jednak nie jest naukowym faktem, że Bóg nie istnieje, ani nie jest naukowym faktem, że kabalizm jest przesądem, ani też nie jest naukowym faktem, że alchemicy byli szaleni, ani też nie jest naukowym faktem, że starożytni cierpieli na powszechne zaćmienie, ani też nie jest naukowym faktem, że cuda są oszustwami. Są to opinie wyznawane przez pewne grupy, ale chociaż opinie mogą być bardzo intrygujące dla tych, którzy je mają,
niczego nie dowodzą. Niczego nie dowodzą ani nie obalają, a w większości zaśmiecają pole nauki. Opinia jest antypodem mądrości, a im mniej opinii, tym większe prawdopodobieństwo inteligencji. Mistycyzm nie jest kaprysem dla rozbawienia emerytowanych położnych. Jest to odrębna dziedzina nauki, która, jeśli zostanie odpowiednio rozważona i zapewniona, mogłaby wnieść zdecydowany wkład w światową normalność i dobrobyt. Poważnym błędem wydaje się zaszczepienie w umysłach obecnego pokolenia takiej postawy całkowitej wyższości nad przeszłością i całkowitej samowystarczalności wobec teraźniejszości. W takich warunkach nie ma przyszłości, a gdzie nie ma przyszłości, nie ma powodu do życia. Najmądrzejsi ludzie wszechczasów żyli przed światem nowożytnym. W dziedzinie sztuki był Perykles, w medycynie Hipokrates, matematyce Eukidles, filozofii Arystoteles, poezji Homer, teologii Platon. To tylko w Grecji, nie mówiąc już o Zaratustrze, Buddzie, Konfucjuszu i dziesiątkach innych, których umysły tak zmieniły bieg ludzkiego życia, że dzisiejsi głupcy mogą być nietolerancyjni we względnym bezpieczeństwie. Przejdźmy teraz do sedna naszego problemu, relacji między nauką a religią. Na większości naszych dużych uczelni można zaobserwować ciekawe zjawisko. Wśród budynków kampusu wyróżnia się jedna lub więcej kaplic, często kilka. Wygląda na to, że bogaci ludzie mają skłonność do budowania kościołów. Interesujące jest obserwowanie wysokich iglic i dzwonnic, które w pewnych porach dnia mogą nawet rzucać cień na masywne budynki poświęcone naukom. Na jednym uniwersytecie jest kilka kaplic różnych wyznań. W rzeczywistości mówi się nam, że z edukacyjnego punktu widzenia takie zapisy są narkotykiem na rynku. Tutaj rzeczywiście jest zabieg niezgodny. Religia jest poświęcona obecności Boga, którego edukacja w niektórych przypadkach może być nieświadomie. Jest nieustannie podkopywana. Sytuacja jest co najmniej groteskowa, a jednak stoją obok siebie sala nauki i dom Boży. Nie mówimy tutaj o oszustach czy szarlatanach, ani też o fanatykach czy też mizantropach, ale o dobrych i sprawiedliwych, tych, którzy dostarczyli impuls moralny dla ludzkości. Marzyciele, tak, ale także sprawcy. Wielu z tych wielkich ludzi studiowało naukę u stóp bogów. Odnaleźli w nauce doskonałość rzeczy duchowych. Nauka nie uczy ludzi czci dla piękna, umiłowania dobra, wiary w prawo czy siły w cnocie. Nie powiemy, że nauka bezpośrednio atakuje integralność. Z pewnością jednak deprecyzjonuje uczciwość, gdy z pogardą pięknuje każdy idealistyczny impuls jako przesąd. Wszystko, co nie jest faktem, jest urojeniem, a jedynie nauka jest uprzywilejowanym kryterium faktów. Zgodzicie się z tym? Ludzka natura nadal leży u podstaw ludzkich myśli i działań. Wszyscy lubimy mieć opinie, wszyscy lubimy być podejrzani o inteligencję. Opinie i wszyscy mamy diabelską chęć narzucenia innym ludziom naszych opinii. Czasami jesteśmy wstrząsająco przesądni, by wierzyć, że niektóre z naszych opinii to coś więcej niż tylko opinie. Rezultatem jest zbiór tak zwanych faktów, które nie istnieją w rzeczywistości, ale które ostatecznie obalić mogą tylko przyszłe epoki, ponieważ cały wszechświat jest otoczony przez to, co niezrozumiałe, a nam wolno mieć tylko własne opinie na jego temat. Miejmy tylko takie opinie, które przysłużą się wspólnemu dobru, ponieważ musimy mieć przekonania. Miejmy tylko konstruktywne przekonania. Człowiekowi zostanie przebaczone za wiarę w Boga, jeśli jego wiara
może uczynić ten świat lepszym miejscem do życia. Z drugiej strony niewiara jest niewybaczalna, jeśli prowadzi do wojny, zniszczenia i śmierci oraz wypacza harmonię natury. Kiedy przesadnie podkreśla się opinie, a ich wartości podnosi się do poziomu faktów, nieuchronnie następuje prześladowanie. Religia miała swoje podglądy, czego efektem była inkwizycja. Nauka ma teraz swoje opinie, a intelektualna inkwizycja, nie mniej rozsądna niż jej porządek, poddaje swoje ofiary torturom, wyśmiewania i ostracyzmu. Istnieje popularna koncepcja, że starożytna nauka opiera się na opinii, a nowoczesna nauka na obserwacji. Taki punkt widzenia jest niezgodny ze stanem faktycznym. Jeśli już, to księża filozofowie z czasów przedchrześcijańskich byli większymi obserwatorami niż współcześni. Ich wiedza została zgromadzona poprzez bezpośredni kontakt z naturą i czas był tak nieistotnym elementem, że na weryfikację jednej przesłanki trzeba było poświęcić kilka tysiącleci. Próba pogodzenia nauki z mistycyzmem oznacza skazanie na średniowiecze. Wyrośliśmy z Teugurii i jesteśmy przywiązani do nowych teorii życia i śmierci, które są zaawansowane z nutą oszałamiającej ostateczności. Wierzymy, że nauka miała swój początek w XVI wieku, a swój koniec w XX wieku. Każdy wielki naukowiec zdaje sobie sprawę z całkowitej śmieszności tych twierdzeń, ale wielcy naukowcy są nieliczni. Przeciętność jest regułą, geniusz wyjątkiem. Najniebezpieczniejszym z głupców jest wykształcony głupiec, ponieważ mądry we własnych zarozumialstwach jest zawsze obecną przeszkodą dla postępu. Materializm jest modą motłochu, a nie faktem dającym się wykazać procedurą naukową. Zdaniem oświeconych przeciwnie, każdy zdrowy na umyśle i ciele człowiek ma w sobie jakąś drobną dozę idealizmu. W naturalny sposób będzie kochał piękno, czcił dobro i zostanie poruszony do uznania najwyższej inteligencji, kierującej uniwersalną procedurą. Jeśli te naturalne emocje będą pielęgnowane i wspierane, jednostka stanie się użytecznym obywatelem i konstruktywnym czynnikiem postępu cywilizacyjnego. Poszukiwanie własnej wyższości przez dyskredytowanie myślicieli z przeszłości jest zarówno niebezpieczne, jak i wątpliwe, ponieważ nauka jest dłużna tym starożytnym autorytetom za samo swoje istnienie. W miarę jak przepaść między nauką materialną a duchową poszerza się z upływem wieków, pewniki znikały, a niepewność mnożyła się, a że pozostały tylko teorie, nauki nie można udoskonalić, dopóki nie zostanie dokonane ponownie zjednoczenie kilku działów wiedzy. Każda część lekceważy swoją niezależność w obliczu szerszych roszczeń uniwersalnej współzależności. Gdyby na przykład ręce i stopy człowieka były tak samo nie do pogodzenia w swoich funkcjach, jak członki ciała wychowawczego, wspólne działanie byłoby niemożliwe, dopóki nauka, religia i filozofia nie znajdą wspólnej płaszczyzny ludzkich wysiłków. Nigdy nie da się skoordynować w celu osiągnięcia doskonałości rasy. Dzisiejsi uczeni, nie bądźcie zbyt dumni, aby składać swoje umysły ku mądrości z minionych lat. Budowniczymi piramid byli także ludzie obdarzeni wysokim wykształceniem i szlachetną wizją. Bądź wdzięczny przeszłości. Szanujcie marzenia tych, którzy byli przed wami. Bądźcie łagodni w stosunku do ich wspomnień. A jeśli w niektórych sprawach miara waszej wiedzy wydaje się pełniejsza niż ich, nie odczuwajcie pogardy, lecz raczej podziw dla tych cech, w których oni byli wybitni. Jak sądzicie, tak i wam będzie osądzone. Jutro spoczniesz na wieki. Twoje prace staną się własnością rasy. I czy chciałbyś, aby nauka przyszłości zastąpiła jako stado głodnych wilków na twoje sny?
Hojność jest kryterium prawdziwej wielkości. Tolerancja miarą prawdziwej wizji. Nie bądźcie z tych, którzy zajmują wysokie stanowiska. Wydają niesprawiedliwe wyroki na innych ludzi. Znajdują radość w potępieniu, ale w usprawiedliwieniu. Rozwincie pojęcie nauki tak, aby obejmowało całe uczenie się, a nie tylko skromne uczenie się niezliczonych wybranych. Pamiętaj o Paracelusie. Rzeczy, które obecnie uważane są za niemożliwe, zostaną dokonane. To, co jest nieoczekiwane, okaże się w przyszłości prawdą, a to, co w jednym stuleciu jest uważane za przesąd, stanie się podstawą uznanej nauki w następnym. Ci, którzy wyobrażali sobie prawdziwy blask mądrości, zamknęli się w ich książki na zawsze. Ludzkie ciało jest świadkiem ukrytego majestatu. Człowiek, patrząc we własne oczy, widzi w nich Nowy Testament. Krew krąży w żyłach i tętnicach. Serce bije w bębeny postępu. Umysł wznosi się w górę, by badać zasięgi wieczności. Ręka sięga poprzez interwał ciał, aby dotknąć ręki innego. Nauka nie wystarczy, by uczyć, że człowiek rodzi się, cierpi i umiera. Takie twierdzenia są niegodne istoty rozumnej. Człowiek jest symbolem szlachetniejszego celu, dowodem wyższego przeznaczenia. Śmiertelność intelektu, jeśli zostanie dotknięta promiennym palcem prawdziwego oświecenia, ulega przemianie. Poprzez alchemię urzeczywistnienia ludzkość osiąga nieśmiertelność. Życie toczy się dalej, dusza toczy się dalej, cel toczy się dalej, rzeczywistość toczy się dalej. Nieśmiertelność jest nieunikniona. Tylko intelekt, odwrócony przez fałszywe doktryny od swojego naturalnego biegu, może wpaść w wiarę w wyginięcie. Posypcie zatem alchemicznym proszkiem idealizmu zimne fakty dnia dzisiejszego, zamienią się one w jednej chwili w najczystsze złoto. Manny Palmer Hall jest autorem tych słów. Dobra, przerwę na momencik i dodam tutaj swój komentarz, żeby ciągiem nie czytać za dużo, bo do tego też się za dużo nie daje się przyswoić. To jest zbyt ciężka wiedza, zbyt mądra, żeby to tak przyswajać. Posłuchajcie, w większości starożytnych ksiąg i tak dalej, dążenie do nieśmiertelności jest czymś w rodzaju takiego konika, takiego klucza. I na czym polega to dążenie do nieśmiertelności? Dążenie do nieśmiertelności w sensie duchowym, bo mamy powiedziane, że dusza jest wieczna, że dusza nie umiera. O ile zostaje wcielona do ciała, tak? O ile ciało fizyczne, emocjonalne współgra z tą duszą, o ile odczuwamy te głębsze, szlachetne impulsy duszy i o ile potrafimy z nią współzależnie istnieć. Dusza wypędzana jest poprzez trucizny, narkotyki, złe uczynki, niskie wibracje. Taka dusza nie utrzyma się wtedy w ciele, a także poprzez pewne eliksiry z jarzębiny. Tak samo dusza jest wypędzana, ale czy ona odchodzi? Nie, nie odchodzi. Jest związana z ciałem ludzkim złotym sznurem, że tak powiem. Jest to srebrna nić. Złoty sznur czy srebrna nić, nie pamiętam jak to się w księgach nazywało, ale ona jest, póki życie trwa, ta dusza jest związana, tylko bardzo często ona jest wygnana. I teraz, czy naukowcy potrafią odnaleźć tą duszę i ją odtworzyć? Czy potrafią stworzyć duszę? Nie, nauka nie doszła do tego punktu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek dojdzie. Jak usłyszeliśmy w tekście. Natomiast nauka doszła do punktu klonowania,
syntetycznego tworzenia komórki. Nie dalej jak wczoraj czytałem artykuł właśnie z jakiejś tam naukowej, tutaj też podziękowania za przesłanie mi tej ciekawostki, a naukowcy stworzyli pierwszą syntetyczną komórkę macierzystą człowieka. I na razie prawnie mają pozwolenie do obserwacji, czy ta komórka, obserwacji jej poprzez 2 tygodnie, później ją neutralizują, zabijają czy niszczą. Ale 2 tygodnie mogą badać, co się z tego wykluje dalej. Ja osobiście nie jestem osobą, która wierzy, że nie poszli dalej i nie sprawdzili, czy z takiej mini komórki macierzystej, stworzonej syntetycznie, nie dałoby się stworzyć całego człowieka. Idąc dalej za myślą, nie dałoby się tworzyć organów na przeszczep. Idąc dalej, oczywiście, dążąc do nieśmiertelności. Teraz, co to im da? Czyli człowiek nie będzie już potrzebny. Ale bez nauki duchowość nie będzie się rozwijać. Bez rodzenia się nie będzie zawiązywana srebrna nić z duszą. I wszystkie te istoty będą syntetycznymi robotnikami. Czy potrafimy sobie wymyśleć tak futurystyczny świat? Czy ten świat jest tak bardzo daleko od nas, a może my się właśnie w nim znajdujemy? Potraficie takie coś rozważyć? Potraficie się nad takim czymś zastanowić? Od jak dawna klonuje się ludzi? Robi się syntetyczne istoty, które między nami istnieją. Nie zastanawialiście się, dlaczego ludzie nie mają wyższych wartości, wyższych celów? Jak można wykonywać 30 lat jedną pracę w jednym miejscu, powtarzając jedną i tą samą czynność, codziennie i codziennie ten sam schemat? Czy nie trzeba być wręcz robotem, by tak żyć, by nic nie zmieniać, niczego nie pragnąć, niczego nie chcieć? A teraz, czy człowiek, który ma swoje ambicje, marzenia, plany, chęć rozwoju, poznania, żyjąc między takimi ludźmi, nie utwierdza się w tym, że tak właśnie powinno się żyć i nie utwierdza się w myśli, że ojej, oni wszyscy to potrafią, a ja nie? Co jest ze mną nie tak? Dlaczego nie mogę wytrzymać w jednej pracy więcej niż kilka tygodni czy miesięcy? Dlaczego nieustannie chcę coś zmieniać, poznawać? Dlaczego zmieniam towarzystwa, teorie, zmieniam jakby punkt mojego zainteresowania, czynności, to czym się odżywiam, próbuję tego, próbuję, dostosowywuję się do tego, a to co mi się nudzi, odrzucam i tak dalej, i tak dalej. I patrząc obok na istoty, powiedzmy bez duszy, które niczego nie pragną, na wszystko się godzą, chodzą, głosują i centralnie nie myślą, nie zadają pytań, tylko wykonują polecenia. Czy my się w takim świecie właśnie nie znaleźliśmy? Czy nie fajniej by było wyprodukować sobie 50 robotów, które będą prowadziły dla ciebie firmę, fabrykę i produkowały produkty, które nigdy nie chcą nic więcej, nigdy nie zastanowią się, że owocem ich pracy żyje szef tej firmy, nigdy nie zadadzą pytania, dlaczego ja mam tutaj 40 lat harować na to, żebyś ty jeździł Mercedesem, Bentleyem, latał odrzutowcem i poznawał wszystkie kraje, rozwijał się i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi? Moim zdaniem my żyjemy w takim miejscu i w takim środowisku. Wszystkie drogi prawdziwej wiedzy prowadzą do ludzkiego ciała. Wiemy, że ludzkie ciało było inspiracją dla prawie wszystkich konstrukcji mechanicznych. Zawiasy są kopiowane z ludzkiego ciała. Podobnie umiejscowiony jest przegub kulowy i nasadowy. Mówi się nam, że pierwsza instalacja hydrauliczna została odtworzona z tętniczego i żylnego układu krążenia.
Setki maszyn i narzędzi zainspirowane zostały subtelnymi działaniami naszych własnych pojazdów, ponieważ ludzkie ciało jest najbardziej cudownie skonstruowaną maszyną, którą ludzki umysł może badać. Manny Palmer Hall, 1929 rok. Nic dziwnego, że starożytni jasnowidze i alchemicy oświadczyli, że wasze ciało są świątynią żywego Boga i Królestwo Niebieskie jest w was. Ale człowiek, zaślepiony egoizmem, szuka tu i tam, przeczesuje niebo swoim teleskopem, kopie głęboko w ziemi i nurkuje w głębinach oceanu, na próżno szukając eliksiru życia, który można znaleźć między podeszwami jego stóp i koroną jego głowy. Naprawdę, nasze ludzkie ciało jest cudem mechanizmu. Żadne dzieło człowieka nie może się z nim równać pod względem dokładności procesu i prostoty jego praw. Oni to wiedzą i dlatego oni próbują stworzyć człowieka, bawiąc się w Boga. Ale czy te ludzie, klony, produkty, będą miały duszę? Czy stworzona ta istota z próbówki w inkubatorze, które nie przejdzie przez kanały rodcze matki, które nie będzie pielęgnowane w ciepłym brzuszku, tylko w maszynie, gdzie wszystkie te procesy są odtwarzane mechanicznie, oni już to osiągnęli. Mokry sen spełnił się na naszych oczach. To nie są teorie. W dojrzałym wieku ludzki szkielet zawiera około 165 kości, tak delikatnie i doskonale dopasowanych, że nauka wątpiła, czy kiedykolwiek uda się go nam naśladować. Mięśnie są w liczbie około 500, długość kanału pokarmowego 32 stopy, ilość krwi u przeciętnego dorosłego to 30 funtów lub 1/5 masa ciała. Serce ma 6 cali długości, 4 cale średnicy i bije 70 razy na minutę, 4200 razy na godzinę, 100800 na dzień, 36 milionów 720 tysięcy na rok. Przy każdym uderzeniu wyrzucane jest z niego 1,5 uncji krwi, 175 uncji na minutę, 656 funtów na godzinę, czyli około 8 ton dziennie. Cała krew w ciele przepływa przez serce co 3 minuty i w ciągu 70 lat podnosi 270 milionów ton krwi. Płuca zawierają około 1 galona powietrza przy ich zwykłym stopniu nadmuchania. Oddychamy średnio 1200 oddechów na godzinę. Wydychamy 600 galonów powietrza lub 24 tysiące galonów dziennie. Łączna powierzchnia komórek powietrznych płuc przekracza 20 tysięcy cali kwadratowych, czyli powierzchnię prawie równą powierzchni pokoju o powierzchni 12 stóp kwadratowych. Średnia waga mózgu osoby dorosłej wynosi 3 funty, 8 uncji. Przeciętny kobiecy mózg 2 funty, 4 uncje. Zwoje komórek i tkanek mózgu. Kobiety są drobniejsze i delikatniejsze pod względem włókien i mechanizmów, co najwyraźniej odpowiada za intuicję kobiet. Wydaje się, że różnica w zwojach i delikatności tkanki w materii mózgowej jest odpowiedzialna za stopienie świadomości, zwane rozumem i intuicją. Wszystkie nerwy są połączone z mózgiem bezpośrednio lub przez szpik kręgowy, ale nerwy otrzymują pokarm z krwi, a siłę napędową z dynama splotu słonecznego. Liczebność nerwów z gałęziami i drobnymi odgałęzieniami prawdopodobnie przekracza 10 milionów. Skóra składa się z trzech warstw i ma grubość od 1,8 do 1,4 cala. Średnią powierzchnią skóry szacuje się na 2000 cali kwadratowych. Przy ciśnieniu atmosferycznym równym 14 funtów na cal kwadratowy osoba średniej wielkości podlega ciśnieniu 40 tysięcy funtów. Każdy cal kwadratowy skóry zawiera 3,5 tysiąca rurek potokowych lub porów potowych, z których każdą można porównać do małej płytki drężowej o długości 1,4 cala, co daje łączną długość całej powierzchni ciała 2100
20 116,6 stóp lub rurę do osuszenia ciała o długości prawie 40 mil. Nasz organizm przyjmuje dziennie średnio 5,5 litra funta pożywienia i napojów, co odpowiada jednej tonie stałego i płynnego pożywienia rocznie. Także w ciągu 70 lat człowiek zjada i pije 1000 razy więcej niż sam waży. We wszystkich dziedzinach architektury lub mechaniki nie jest znane ani jedno małe urządzenie, którego nie ma w ludzkim organizmie. Koło prasowe, dźwignia, pochylona płaszczyzna, zawias, przegub, uniwersalny, rury i klapy, nożyczki, kamień, szlifierski, bicz, łuk, dźwigary, filtry, zawory, mieszki, pompa, komora, harfa elorska i systemy nawadniające, systemy telegraficzne, telefoniczne, wszystkie te i setki innych urządzeń, które człowiek myśli, że wynalazł, ale które zostały przesłane telegraficznie do mózgu ze splotu słonecznego, centrum kosmicznego i okrutnie skopiowane lub zmanifestowane na obiektywnym płótnie. Żaden łuk, jaki kiedykolwiek wykonał człowiek, nie jest tak doskonały, jak łuk utworzony przez górne końce obu nóg i miednicę, aby utrzymać ciężar tułowia. Żaden pałac, ani katedra, nigdy nie zostały wyposażone w tak doskonały system łuków i dźwigarów. Żadna droga wodna na ziemi nie jest tak kompletna, tak wygodna i tak zaludniona, jak ta cudowna rzeka życia, strumień krwi. Skrzepce, trąbka, harfa, skrzypce, trąbka, harfa, wielkie organy i wszystkie inne instrumenty muzyczne są tylko imitacją ludzkiego głosu. Człowiek bezskutecznie próbował zduplikować zawiasy w kolanie, łokciu, palcach u rąk i nóg, chociaż są one częścią jego własnego ciała. Kolejnym cudem ludzkiego ciała jest proces samoregulacji, dzięki któremu natura utrzymuje temperaturę zdrowia na poziomie 98 stopni. Czy to w Indiach, gdzie temperatura wynosi 130 stopni, czy w regionach arktycznych, gdzie zapisy wskazują 120 stopni poniżej punktu zamarznięcia, temperatura ciała pozostaje taka sama, praktycznie stała na poziomie 98 stopni Fahrenheita. Pomimo skrajności jest to poddawane. Mówiono, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Współczesna nauka odkryła, że wszystkie drogi prawdziwej wiedzy prowadzą do ludzkiego ciała. Ciało ludzkie jest uosobieniem wszechświata, a kiedy człowiek odwróci wielkie poszukiwania powodów i wyjaśnień, których tak długo nie używał, pojawi się nowe niebo i nowa ziemia. George W. Carey, 1917 rok. Od tego czasu, moi kochani, od 1917 roku nasza technologia, nauka poszła tak daleko w poszukiwaniu Boga, w konstruowaniu maszyn, robotów, że ciało ludzkie nie stanowi dla nas już wyzwania. Produkcja organów, klonowanie nie stanowi dla nas wyzwania. A nawet wydrukowanie ciała w drukarce 3D nie stanowi dla nas wyzwania. Ostatnim wyzwaniem jest mózg. Stworzenie sieci neuronowej, czyli mózgu. I tu pojawia się mityczna istota szara. Istota szara, w której umieszczono nanotechnologię pod kopułą, w koronie. Operacja korona. Pomiędzy mózgiem a waszą kopułką, tutaj, tu, znajduje się istota szara, powłoka, na której zbiera się grafen. Z całego ciała idzie do góry i tworzy siatkę. Taki czepek pomiędzy waszym czaszką, Golgotą, sklepieniem, a waszym mózgiem. On oplata wasz mózg, przesyłając sygnały do komputera, do bazy matki. W momencie, kiedy ten projekt zostanie zakończony, tajemnice ludzkiego mózgu, wasze myśli, sny, wszystko trafi na ekrany komputera. A to, co trafi na ekrany komputera, można zhakować, modyfikować, zmieniać i dopisywać.
Dzisiejsze myśli nie są naszymi myślami. Głęboko i do końca, zastanawiając się, filozofując nad tym, wystarczy wyjść na miasto. Moment, macie potrzebę robienia zakupów, jedzenia, na mieście, picia, wydawania pieniędzy. To są dopiero fazy eksperymentów. Czy można wywołać u człowieka poprzez obraz chęć, emocje, potrzebę? Oczywiście, że można. Dlatego wszystkie gogle, telefony i wszystko was śledzi, badając wasze preferencje, by lepiej dopasować do was reklamę. By was podsłuchać, o czym mówicie, czego podsłuchujecie, czego potrzebujecie. I zaoferować, podsunąć wam gotowe rozwiązanie. Wasze myśli. Pamiętacie film, w którym Tom Cruise był policjantem i aresztował za zbrodnię przed popełnieniem zbrodni? Raport mniejszości. Pamiętacie taki film? Ahaha, śmieliśmy się na osiedlu. Co to by było, nie? Gdybyś tylko pomyślał, o, ja chcę kupić worek zioła, policja z każdej strony już cię mają, bo pomyślałeś. I film pokazywał wyniosłą ideę co do morderstw, ale z którego roku to był film? I kiedy oni już nad tym pracowali? A kiedy osiągnęli projekt, plan, kiedy ich teoretyczne założenia miały już możliwość wykonania, trzeba było przeprowadzić eksperyment, masowy eksperyment na ludności. Ta-da! Jesteśmy już po eksperymencie, po teście na inteligencję. Przeszło. Dało radę. Ludzkość w swej masie przeważyła nad nielicznymi istotami, które ostrzegały. Czy jest za późno, czy nie mam wiary, czy myślę, że już to wszystko padnie? Nie, ale oni to robią. Dążą zarówno do nieśmiertelności, jak i stworzenia masowej świadomości, w której nie będzie indywidualności człowieka, jego potrzeb, tylko będzie społeczeństwo na rodzaj ula, roju. Każda robotnica myśli w ten sam sposób. Nie ma ambicji, potrzeb, marzeń. Każda robotnica będzie zapierdalać przez rok czasu, żeby tydzień poleżeć na plaży. Tydzień czy dwa na plaży. I wrzucić na Facebooka zdjęcia, jaki to bamberos, nie? Jak się odpoczywa, patrz. Jak się harowało cały rok w fabryce na to, żeby tydzień poleżeć na plaży. Ja mieszkam na plaży tak w ogóle. I za chwilę tam idę. Leżeć. Zastanówcie się. Bo dzieje się to na naszych oczach. Teraz, tu, w teraźniejszości. A my nawet przestaliśmy weryfikować to, zadawać odpowiednie pytania. Wpojono nam, że nauka zwalcza Boga, religię, a religia jest przeciwna nauce. A jedno z drugim idą w parze w imieniu filozofii, ideologii. Tworząc trójcę, robią nas jak baranów. Pamiętajcie, jaki jest symbol Boga. Trójkąt i oko w środku. Nie dajcie sobie wmówić, że to jest jakiś tam inny symbol. Popatrzycie na księży i na kościoły. Doskonale zrozumiecie, odnajdziecie to. W trójcy jedyny. Ojciec, syn i dziecko. Ojciec, szyszynka, matka, przysadka mózgowa. I wzgórek wzrokowy. Oto wasza trójca na Golgocie, w świątyni waszej, w czaszce. Ta trójca odpowiedzialna jest za to, w jakim świecie żyjecie, co kreujecie, co otrzymujecie od tego świata. Wszystko
opiera się na waszym ciele. Genialnym mechanizmie. I to jest cel. Sam sobie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnej części. A teraz spadam na plażę, bo widzę, że się robi tłoczno. Pozdrawiam.